Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku informacyjnym, bardziej w takim dotyczącym ankiety. Mamy już za sobą Wiedźmina 2. Dzisiaj akurat się złożyło, że wróciłem do nagrywania i jednocześnie skończyłem serię, którą ciągnąłem przez najbliższe 4 miesiące. Nieważne, macie tutaj teraz wymienione 3 gry, które macie do wyboru. Jednokrotny wybór, nie ma czegoś takiego u mnie, że możecie sobie wybrać kilka gier, tylko po prostu wybieracie jedną jako następną. Ja bym miał wpisywać, nie wiem, z 50 gier, to byście mogli sobie wtedy wybierać wielokrotnie. Ale dałem 3, dlatego wybieracie już tak na potęgę. Co chcecie, wybieracie. Oczywiście, kto zagłosuje na większą ilość głosów dla jakiejś gry, to oczywiście na moim kanale się ukaże jako pełnoprawna seria. Dziękuję wam bardzo jeszcze za 1300 subskrypcji. O tym też zapomniałem właściwie powiedzieć, bo kiedy nie nagrywałem, do tych trochę subskrypcji przychodziło. Dzięki jeszcze raz i zagłosujcie na waszą najbardziej ulubioną grę, bo już wielu ludzi nagrywało te wszystkie gry. Chociaż powiem wam szczerze, że tego Gothica 2 to za dużo ludzi w Polsce nie nagrywało, więc jakby dużo głosów padło na Gothica 2 The Returning. Ten mod to jest taki dość szeroko rozbudowany, gdzie ma pewne motywy z Gothica, Gothica 2, Noc Kruka, z modu Mroczne Tajemnice, więc ten mod oferuje nam multum godzin rozrywki. Dlatego właśnie tak myślę, że jakby dużo osób zagłosowało na Gothica 2 The Returning, to wtedy nie ma sprawy, seria będzie u mnie chyba przez wtedy jakiś rok, bo to naprawdę odcinków musiałbym wrzucać mnóstwo, a chciałbym na przykład przejść taką grę na 100%. No niestety Wiedźmina mi się nie udało przejść na 100%, bo że ostatniej misji nie zakończyło, ale to nieważne, to już jest nieistotne, grę mam już za sobą, dlatego macie do wyboru The Elder Scrolls 5 Skyrim, Gothic 2 The Returning, Wiedźmin, Powrót Białego Wilka, edycja rozszerzona. Do wyboru, do koloru. To oczywiście zagłosuje na The Elder Scrolls'a, to zagłosuje na Gothica 2 albo na Wiedźmina. To już decyzja zależy od was. Trzymajcie się, na razie i do następnych materiałów.